Siemanko, wybiła 21. Ja się nazywam Filip Lewandowski, to jest MMA Studio, ze mną Marian Ziółkowski. Siemano, Marian. Siemanko, witam. Bardzo mamy dzisiaj fajnych, ciekawych gości. Marian, może ty ich przedstawisz? No, nie byle kto. Prawdziwy olimpijczyk, Damian Janikowski. Witam, dobry wieczór, cześć. Z godnym wąsem. Dokładnie. Pogadamy o nim dzisiaj. I Łukasz Siwiec, mocny zawodnik kategorii 7-7, mistrz Babilonu, tak? Cały czas tak jesteś posiadaczem pasa Babilonu. Zgadza się. A bijesz się teraz dla organizacji Octagon, też pogadamy o twojej ostatniej walce na gali Octagon 47. Tak jest. No dobra, panowie, co u was dobrego słychać, Damian? Skąd ten wąs? Bo tak dzisiaj o nim gadaliśmy przed programem. Mówiłeś prywatnie, że chyba zgolisz przed pojedynkiem kolejnym, ale namawiamy cię, żebyś go zostawił. Nie, zastanawiam się właśnie, słuchajcie, wąs jest tak, że kilka storasiek nagrałem story, nie? Gdzieś tam na Instagramie nagrałem z wąsem i ludzie mówią, o, pasują ci, pasuje wąs, o, czy to wąs. I tak mówię, dobra, tak wiesz, tydzień nie ogoliłem, tam wiesz, chwilę i mówię, tak śmiesznie trochę, nie? I mówię, dobra, to do świąt Bożego Narodzenia nie golę, a może jeszcze uda się przytrzymać do mojej kolejnej walki, żeby było śmiesznie, jak go zakręcę na przykład, wiesz, jakiegoś wąsa i wyjdę do swojego przeciwnika i się zdziwi, że zawsze bym, wiesz, ogolony, zawsze, wiesz, krótko, łyso, wiesz, na zero ścięte, a tu nagle wyjdzie taki gryzi wąs, nie? Ale włosy chyba też zapuszczasz. Nie ogoliłem się, nie miałem czasu. Chyba lubisz metamorfozę, bo widziałem na Instagramie cały taki plik ze zdjęciami w jakichś różnych okolicznościach twoich. No. Wiesz co, czasami czymś trzeba zachęcić te media społecznościowe i dostałem rzeczywiście od znajomej, która ma taką aplikację i tam przerabia się, wiesz, zdjęcia i tak śmiesznie było zobaczyć mnie rudego, z długimi włosami, z brodą, z wąsem, bo to zawsze, wiesz, zawsze mogło gdzieś tam być śmiesznie i może kiedyś w rzeczywistości zapuszczę moje czarne kłaki, które mam i są takie twarde i wystające jak dęba. Może. To panowie, przechodzimy do MMA. KSW ogłosiło dzisiaj kapitalne starcie. Paweł Pawlak podejmie Michała Materle, legendę KSW. Co wy o tym pojedynku sądzicie i kogo typujecie? Od Łukasza zaczniemy. Ja stawiam na Pawła. Okej. Okay. Wiem, że Michał jest ikoną MMA w Polsce i nie tylko w Polsce, bo znają go na całym świecie. No jest świetnym zawodnikiem twardym, ze świetnym doświadczeniem, ale Paweł ma coś takiego. Nie umiem tego określić, po prostu niby taki chaos, a on się w tym chaosie odnajduje i on wie, co robi cały czas, w każdej chwili, w każdym momencie. I z boku to tak dziwnie wygląda, a w środku, jak się z nim nawet sparuje, to widać, że on wie, co robi, wie, do czego dąży, no i jest skuteczny. Doskonale się znacie z Pawłem Pawlakiem, prawda? Bo odwiedzasz Octopus, sparujesz z nim. Tak, mam okazję z nim trenować. Okej, okay, a skąd właśnie, jak często tam wyjeżdżasz sparować, bo kilka zdjęć widziałem, chyba że tam na stałe już teraz działasz. Nie, chciałbym na stałe, ale czas nie pozwala, praca nie pozwala, wiadomo, rodzina. Jeżdżę jak tylko mogę, także jeżeli w pracy mi się ułoży tak jakoś zmianowo, że jestem w stanie pojechać i zdążę na ten trening, który mi najbardziej odpowiada, to jestem. Rzadko jeżdżę, teraz mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia zacznę już tak jeździć regularnie. Minimum te 3 razy, niestety na 2 tygodnie, chce się pojawić nam na macie. Bo na co dzień trenujesz w Puławach i właśnie byłem ciekawy, czemu nie miałeś w głowie, żeby przejść do jakiegoś największego klubu w Polsce, jednego z największych klubów. I właśnie to jest powód, jakie życie prywatne, rodzina? Zgadza się. Rodzinę stawiam na pierwszym miejscu, nie karierę, także wszystko, co robię, to dla rodziny, z rodziną. Tak jak każdy sportowiec ma swoją żonę, swoje dziecko, prawda? Damian, ty doskonale znasz i Pawła, i Michała, że tak powiem. Jak tę walkę typujesz? No już do Pawła mi bliżej, to Michała to już nie pamiętam, nie? To 5 lat temu było. Ale wiesz co, bardzo ciężka walka, dlatego że nawet przed walką Radosława Paczuskiego z Michałem Materlą jakby nikt nie dawał szans Michałowi. Generalnie nawet początek tej walki był taki, że Radek świetnie się czuł i rozbijał Michała, tam nawet dziś już go lekko gdzieś, nie wiem, czy podłączył, czy zranił i rzucił się, tak? Rzucił się na lwa, który jeszcze, wiesz, wystrzelił swoją prawą rękę i można powiedzieć położył Radka, także jakby ja generalnie
jakbym miał już stawiać cokolwiek, już powiemy, że pieniądze, nie? No to bym dał na Pawła Pawlaka. To, co tutaj powiedział mi kolega, zresztą ja też wiem, Paweł bije się, nie znikąd ma tą ksywę Plastinią, taki lelum po lelum, ale wszystko wie, co robi, wszystko mu pasuje i do niego ciężko jest się dobrać. Zasięgowo jest długi, czy nawet wiesz, nawet kopiąc te fronty, zbijesz ten front, chcesz od razu pójść z jakąś kontrą, to on już ma ręce gdzieś takie, które ci haczą po czole, po nosie, po głowie, które nie pozwalają ci, wiesz, dojść. Na przy okazji też jest jakby wielopaszczyznowy. No, znamy Michała, że on się nie podda, także co byś nie działo, będzie szedł pewnie całe 5 rund, i będzie czekał tak naprawdę albo na sprowadzenie, gdzie idzie Pawła obalić, albo będzie cały czas próbował, wiesz, uniknąć któregoś z ciosów i wystrzelić swoim prawem. Także no postawiłbym jakieś większe pieniądze, znaczy większe, więcej procent bym postawił na Pawła, ale tym razem nie postawię na nikogo, tylko poczekam aż kto wygra i będę później to może jakoś komentował. Bardzo ciekawa walka. Jak najbardziej. Tak sobie myślę, cofnę się jeszcze do tej walki z Michałem. Nie uważasz, że do niej wtedy za wcześnie doszło w KSW? Nie, właśnie nie. To była nauka, to była lekcja pokory. Ta walka mnie wielu rzeczy nauczyła. W ogóle zacząłem inaczej też patrzeć na ten sport, na przygotowania, na treningi, na całą mentalność. No i pokazał mi, gdzie jest moje miejsce wtedy w szeregu, co nie? Także przygasił mnie po tych moich trzech wygranych. Twoja walka jeszcze nie jest ogłoszona, jeszcze nie jest powiedziane dokładnie, który ma to być miesiąc? Nie wiem. Jeszcze nie? Jeszcze nic. Okay. Nie wiadomo. Ale ciężko trenuję, przygotowuję się, chcę być w gazie, chcę być w gotowości i tak jak to zazwyczaj robi KSW, na pewno w odpowiednim czasie i odpowiednim momencie z dobrym smaczkiem to zrobię. Jasne. A top trzech przeciwników, z którymi chciałbyś się zmierzyć? Wiesz co, no można powiedzieć, że po cichu liczyłem na tę walkę właśnie z Michałem Materlą. Co prawda na pewno, wiesz, nie wiem, czy to Pawła go wyzwał do walki, czy coś, no Michał nie odmówił, także wiesz, po tej walce na Narodowym, no to już każdy dawajcie tam Michała o walkę, o pas. Moim jakby skromnym zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, to jeszcze tam z kimś powinien Michał zawalczyć, żeby bić się dopiero z Pawlakiem. Ale wiadomo, jest ikoną, ma też swoje lata i to też jest wielkie boom. Jak zdobędzie pas, to już będzie w ogóle sensacja, że taki gość jak on, były mistrz i wiesz, ikona polskiego MMA, wiesz, świetnie zawodnik, jakby dalej doszedł do tego pasa. No dobra, no to mamy jeden. No drugą walkę, tylko znowu za lekki bym był, no to cały czas mam gdzieś w głowie tą przegraną z Szymonem Kołeckim, źle tę walkę rozegrałem, ale to mówię, tam masa, też duża siła i masa odegrała tą rolę. A trzecią, no walka rewanżowa z Pawlakiem też oczywiście, nie? No to masz trzy. Paweł bił się na Narodowym z Tomim Romanowskim, a z Tomkiem Romanowskim. To by było fajne starcie? Wiesz co, pewnie by było ciekawe, nie? Dwóch małych zgredów, wiesz, bioków, którzy nie uciekają, nie cofają się do tyłu. Pewnie by była, jak to się mówi, chciałem brzydko powiedzieć, przyjemna wymiana pięści zawodowych zawodników, no i tak. Jasne. Jeszcze jedno nazwisko z mojej strony. Tom Breeze odszedł z KSW. Nie chciałbyś się jemu zrewanżować? Wiesz, tego gościa trochę mam w nosie, dlatego że kiedy ja chciałem jakby rewanżu, no to go nie dostałem, a kiedy już miał dojść do tego rewanżu, niestety dostałem ja kontuzji i można powiedzieć, że wtedy już gdzieś ta walka gdzieś tam się oddalała po prostu, tak? A szkoda, że odszedł z KSW, bo myślę i moim zdaniem, że to był zawodnik, który doszedłby gdzieś do tego pasa. Jeżeli gdzieś tam głowa po drodze nie siada, bo jakby z tego wszyscy, co gdzieś tam w naszej kategorii wagowej interesujemy się, no to miał problemy z głową, z koncentracją, z psychiką, bo zdolności, umiejętności i warunki fizyczne, to myślę, że u nas w Polsce na 8-4 miał najlepsze, tak? Tym bardziej, że cały czas jeździ na zawody wysokiej rangi grapplingowe, gdzieś tam, wiesz, wygrywa te walki, jest trenerem, cały czas gdzieś się uczy. No i nawet ostatnia walka jego tutaj z naszym kolegą z Gdyni. Jezu, nazwisko mam gdzieś tam z tyłu. No. Bartek Leśko? Dokładnie, z Bartkiem Leśko też pokazał, że
jakby no, szybko sobie potrafi radzić, nie? Z przeciwnikami swoimi. No ale co, nie ma gościa, to trzeba o nim zapomnieć, nie? Patrzę na ranking, jesteś na piątym miejscu. Widzimy tutaj, Michał Materla już ma zakontraktowaną walkę. Więc no, tacy najciekawsi rywale, no to albo Scott Ashcam, albo Tomasz Romanowski. No to załóżmy, jakby to był Tomek Romanowski. Jakbyś widział swoją walkę tylko z Scott już nie jest w KSW, z tego co kojarzę. Nie, 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 jest, bo on dostał tylko na jedną walkę. Tak, i cały czas jest w rankingu. Do oktagonu, także on zrobi jedną walkę i pewnie zaraz wraca. No tam Scott już gdzieś tam tą walkę nawoływał, tak, ze mną albo z Romanowskim. A dobra, by zapytałeś co? Tak, jakby to była walka z Romanowskim, jakbyś widział siebie na tle tego zawodnika? Wiesz co, to zależy, no, na pewno sprawdziłbym się w stójce. To, że wiesz, położył wielu zawodników i trafia wiesz, swoją tylną lewą ręką, to może akurat tamtego dnia, gdzie byśmy walczyli, to by akurat może mnie nie sięgnął. I może ja bym go sięgnął, bo też w półdystansie potrafię dobrze bić rękoma i też mam cegówkę w tej ręce. Co później bym chciał pokazać, tam pobić jakiś rekord, nie, na maszynie. Nie, dobra, śmieję się, bo cały czas żartuję. No co? Co mogę powiedzieć? Zrobiłbym wszystko i przygotowałbym się tak, żeby wykorzystać jego jak najsłabsze punkty. Myślę, że znamy jego najsłabsze punkty walki, w których przegrywał. To są właśnie te słabe punkty. No i chciałbym wygrać, nie? Znaczy każdy chce wygrać. No fajna walka, nie? Myślę, że tam iskry by były i poza drugą rundę by to dalej na pewno nie wyszło. A kiedy byś chciał wejść do klatki? Jeszcze kiedy? W tym roku? Tak. Wiesz co? Nie. Co dzisiaj jest? Wtorek? W sobotę. Poniedziałek. No, to w sobotę. Ale co może KSW 11 listopada? W sobotę jest bitwa o Radom. Wiesz co? Jest to wszystko możliwe. No, kiedy chciałbym wejść? No, chciałbym wejść między świętami a początkiem nowego roku. Okej, okay, tak, brzmi dobrze. Są wtedy fajne gale KSW. Jedne z mocniejszych, wiadomo. Styczeń, luty. Okej. Okay. Może grudzień. Wiesz. No dobra. To jeszcze z czatu pytanka a propos tego wszystkiego i tym sobie zamkniemy ten temat. A jeszcze rewanż z Iliczem, pisze Bond. Tam było sporo dawno, złej krwi. Tak, tak. To już dawno poszło w zapomniane. Z Iliczem nawet miałem okazję gdzieś tam się spotkać i on też jakby wytłumaczył, dlaczego go tutaj nie ma, dlaczego jest gdzieś indziej. Robi inne walki, ale jakby miał dojść do tej walki, no to na pewno trzymałbym wysoko ręce, nie? I nie kiwał się na kopnięcia na wątrobę. A jeszcze po prostu do tego rankingu, bo jesteś na piątym miejscu, potencjalna najbliższa wygrana i myślisz, że kolejna walka o pas? Wiesz co, no ciężko powiedzieć, aczkolwiek mogłoby tak być, bo z piątej pozycji można już na pewno startować, jakby gdzieś tam układanka się nie upokadała, ten by zapał kontuzję, ten nie miałby zobaczyć, albo był planowany gdzieś na inną galę, a nagle bum, Damiano wygrywa i kolejne starcie mogło być o pas, także bardzo ciekawe, nie marzę o tym, nie myślę o tym, ale jak przy okazji przyjdzie, to zabieram. Okay. Łukasz, Scott Ashcam dołączył do Octagon, więc tak pogadajmy o tej organizacji. Ty już tam stoczyłeś kilka walk, wcześniej biłeś się w Babilonie, o czym mówił Marian. Jaka jest różnica? Skąd taka decyzja, żeby bić się tam? Bo słyszałem, nie ukrywam, że chodzi, uwaga, o kasę. Zawsze chodzi o kasę, no ale powiem szczerze, że wolę trenować tu z Polakami, z naszymi chłopakami i jechać i bić obcych, a zamiast trenować gdzieś po kątach, podglądać gdzieś tam znajomych i gdzieś tam w przyszłości się z nimi spotykać. Także wolę z nimi trenować, trzymać sztamę i wymieniać się z poglądami i doświadczeniem. A wszystko to, co zdobyć na macie, co bym zdobył na macie dzięki nim, dzięki sobie też oczywiście, bo to też trenuję dzięki trenerom, z którymi mam okazję współpracować, przelać na obcy tren. A jak się czujesz w tej organizacji jako takiej? Bo na przykład oglądając swoją ostatnią walkę, widziałem, że oni, wiesz, linkują Instagramy zawodników, dbają bardzo fajnie nie tylko o swoją, ale też o waszą promocję. Myślę, że to jest fajne podejście. To prawda. Też to zauważyłem właśnie, że bardzo, bardzo dużo stawiają na media. Bez względu na to, jaka to jest walka, w jakiej kategorii, czy to jest pierwsza, czy ostatnia walka na karcie. Wszystkie są jakby dopieszczone medialnie w ten sposób. Ale z pracy sędziów chyba jesteś nieco mniej zadowolony. Mówię w kontekście twojej ostatniej walki. Tak jest, na gali Octagon 47. Widziałem twoje wpisy w mediach społecznościowych. No, powiedziałeś, że sędziowie cię przewieźli, jak to się mówi.
Znaczy, ja mam takie odczucie, oglądałem tą walkę wiele razy też po walce i w ogóle w oktagonie jeszcze stojąc. Wiedziałem, że tą trzecią rundę przegrałem i tak stałem nawet przy werdykcie i byłem pewny, że maksymalnie remis. Maksymalnie czyli remis. Zakładałeś, że wygrałeś pierwszą i drugą rundę, tak? Zgadza się. Mhm. Sędziowie widzieli, nie wiem, inną walkę albo ja może źle jakoś oceniam te rundy wszystkie. No moim zdaniem wygrałem i jakby to powiedzieć... Nie chodzi o to, że się nie godzę z porażką, się godzę z porażką, tylko dostałem takiego wiatru w żagle i teraz nie chcę się zatrzymywać, tak samo jak było w pierwszej rundzie, mówię, patrzę się na niego z góry, a niech się pomęczy czy coś. Po prostu wrócę do tego, co robiłem w Babilonie, także jak coś widziałem, gdzieś poczułem krew, czy miałem okazję, to brałem, kończyłem, brałem jak swoje, a nie rozkładałem tego na cały mecz, tak jakby. Widziałem też takie komentarze w twoich mediach społecznościowych, że sędziowie widzieli twoje faule, ale nie widzieli fauli rywala. Było tak, bo niestety. Dostałby jedno ostrzeżenie. Dosłownie by dostał ostrzeżenie. Dam sobie rękę uciąć, że nie wykorzystywałby tych fauli. A on przez całe 2-3 rundy w zapasach. Spodenki mnie tak nie denerwowały, prawda? Tak, łapał za spodenki. Tak, tak, ale to mnie tak nie denerwowało, jak wkładanie palców za rękawice, wiesz. To było najgorsze, bo... No, mnie też to odrażnie. No, nie można ani cofnąć ręki, ani wsadzić jej do przodu, nie można nic z tym robić. Nie można cofnąć, wyrwać, zestrzelić czy coś. Bo myślałem parę razy, żeby zerwać ten klincz, ale nie było jak. A nie uważasz, że to, że dali ci minus jeden punkt w tej trzeciej rundzie za ten faul, nie uważasz, że to powinno być ostrzeżenie, a dopiero potem... Zgadza się, to było przypadkowe kopnięcie. Ja szedłem po trójkąt tak naprawdę. Nie wiem, czy on się poślizgnął, czy się spóźnił z tą ręką też. I tak to właśnie wyszło, że uderzyłem go niechcący w głowę, ale... No minus punkt... No niewdzięczny dla mnie. Co mogę powiedzieć? To był sędzia, on dbał o nas w klatce, także... To była jego decyzja. Nie wiem, dlaczego tak to wyglądało. Na przykład... Według mnie ta walka to takie lekkie spłynięcie w twarz i dlatego tak się zebrałem w sobie, nabrałem tego wiatru w żagle i trochę jestem taki teraz rozpędzony, nie chcę się zatrzymywać, chcę walczyć tak jak kiedyś walczyłem, bo ta pierwsza walka, co była turniejowa, no to jeszcze gdzieś tam chodziło mi po głowie, że to jest ich zawodnik i najlepszy zawodnik tam z rankingu, że to na jego ziemi się bijemy i tak dalej. To wiedziałem, że jak dowiedzie do końca, to wygra walkę. Ale tutaj ja Polak, on Gruzin, ziemia słowacka. Dlaczego w ten sposób, prawda? A będziesz chciał dalej toczyć walki dla oktagonu? I jeśli będziesz chciał, to czy właśnie nie boisz się o te potencjalne decyzje sędziowskie? Będę robił wszystko, tak jak mówiłem, żeby do tych decyzji sędziowskich nie dochodziło. Oczywiście to jest walka, to jest sport, także nie zawsze się uda skończyć, ale na pewno pokażę więcej takiej agresji i chęci zwycięstwa, woli walki. Troszeczkę będę musiał zrezygnować z takiego dojrzałych zagrywek i z takiego jakby dojrzałego przeprowadzenia walki planowo. Z tego muszę zrezygnować. Niestety jestem obcym zawodnikiem, nie pochodzę tam z Czech ani ze Słowacji. Muszę pokazać więcej na pewno niż tamci zawodnicy. Może to się zmieni, jak mnie pokochają kibice. Czyli będziesz jeszcze dalej toczył walki dla oktagonu, tak? Bardzo bym chciał. Mhm. To ja jeszcze będę miał tam kilka pytań, ale zaciekawiły mnie te faule. Damian, kto ciebie najbardziej w KSW faulował? Który z zawodników? Wiesz, wielu kibiców sobie nie zdaje sprawy, że ktoś może właśnie włożyć palec do rękawicy, tak, i nie możesz zerwać... Wiesz co, mnie chyba nikt nie sfaulował. Nawet jak kopnął w jaja, to się cieszymy, bo mam metalowy suspensor, więc mi noga nie boli. Nie, chyba nie miałem takiej sytuacji, żebym odczuwał jakiś dyskomfort, że jest to wszystko gdzieś na pograniczu faulu, jakoś tak... Albo nie zwracam na to uwagi. Ale powiedziałeś, że palec w rękawicach cię najbardziej wściekł. Tak, ja tego nie lubię, bo zdarza się, że koledzy, sparring partnerzy to na treningu robią, ale od razu im mówię, duchu, puść, bo będę gryzł, nie? No bo ja się nie możesz się bić tak naprawdę, nie? No to co? Będę gryzł. A ty, Marian, miałeś taką sytuację w walce dla KSW?
No miałem kilka razy tak, że wyraźnie czułem, że gość trzyma za siatkę. Mhm. To taki klasyk. A sędzia nie widział wtedy, tak? Bo tak, zawodnicy, wiesz, robią to sprytnie, tak właśnie z tym wsadzaniem. Tego nie widać. Tak samo nieraz widziałem, że gość tam trzyma za siatkę, gdzie akurat sędzia nie patrzy. I to takie były akcje, ale raczej nie. Prędzej to ja miałem sytuację, że kogoś palcem w oko dziubnąłem i do mnie były pretensje, więc na szczęście jakoś tych fali dużo nie było. Jeszcze mam pytanie a propos właśnie gali Oktagon. Czy nie wolałbyś bić się w KSW? Wiadomo, że w KSW jest trochę jednak ta większa rozpoznawalność. Bicie się przed Polakami, ale znowu może Oktagon lepiej płaci. Jak masz w głowie? Znaczy, nie wiem jak z pieniędzmi. Do KSW chciałbym jeszcze trochę dorosnąć. Może w ten sposób, jako zawodnik. Wiem, że mam swoje lata, ale cały czas się rozwijam. Ja sam widzę. Sam widzę po sobie to, co robię i z walki na walkę, jak rośnie progres. Także do KSW jeszcze chciałbym troszeczkę dorosnąć. Myślę, że mógłbym się mierzyć z zawodnikami, ale jednak jakbym miał wejść do KSW, to bym chciał być w tym właśnie top 5 na przykład. Czyli sugerujesz, że w KSW jest troszeczkę wyższy poziom? Tego nie powiedziałem. Po prostu chciałbym dorosnąć do tego poziomu takiego najwyższego, że najlepsi zawodnicy walczący na obcej ziemi. O to chodzi. Okay. Teraz chciałbym trenować ze swoimi rodakami, a w przyszłości zobaczymy, co czas pokaże, prawda? Bo może zostanę w oktagonie, może będę tam mistrzem. Bardzo bym chciał i do tego zmierzam. I będę tam bronił pasa. A co czas pokaże, to zobaczymy. A jak daleko, bo to miało być moje kolejne pytanie, byłeś od walki o pas i jak daleko jesteś teraz po tej walce 7 października na oktagon 47? Szczerze mówiąc, no nie wiem, wiem, że na pewno był, na pewno włodarze tam myśleli o rewanżu z Kozmą, bo on jest tam pierwszy w rankingu. Ja teraz spadłem po tej walce, prawdopodobnie jestem na 8 miejscu. No to ta ścieżka się wydłużyła troszeczkę, ale no zobaczymy, jak kolejne walki przejdą, prawda? Naprawdę zmieniłem podejście po prostu do walk. Nie do sposobu trenowania, czy do mentalnego. Tu uważam, że wszystko było tak, jak powinno być. Wszystko zawsze w 100%. Po prostu na walce, zając się walką, a nie sędziowaniem. Bo tak jak teraz właśnie te faule niestety zabrały mi głowę od walki na sędziowanie. I zwracałem bardziej uwagę na to sędziowanie. Zamiast mieć w głowie, chcę go ubić, to w głowie miałem to, że łapię, że fauluję, że coś tam i próbować coś z tym zrobić. Wyciągałem głowę gdzieś tam z jakiejś dominującej pozycji, żeby powiedzieć, że łapię za rękawicę. Oczywiście dostał tylko ręką po rękach, prawda? No tak wyszło. A interesowałby cię rewanż z Amirem Gokoladze? Jak najbardziej. Ja jak najszybciej. Jeżeli tylko on by zdrowy był, bo po walce z tego, co widziałem, to tam troszeczkę kulał na kolano. Jeżeli dojdzie do zdrowia, jeżeli byłaby taka możliwość, pierwsza walka, jaką mógłbym stoczyć z nim, to bardzo chętnie. Damian lekko zmęczony, ale zdradził, że kładzie się spać o tej godzinie zazwyczaj. Nie, już medytuję sobie i oglądam śmieszne TikToki. Tak, ale, okay, jestem już w gotowości, po kolacji, po środkach nasennych i idę spać. Słuchaj, to cię od razu tu przepytamy w imieniu naszych fanów na czacie. Witek Witkowski pyta, Damiano niech walczy z Paczuskim. Nie pyta, ale ty byś się raczej na taką walkę nie zgodził, prawda? Wiesz co, no tak jak połączyliśmy trochę swoje siły, tutaj mówię o klub cały Unique Fight. Także no na razie jesteśmy kumplami. Pomagamy sobie w przygotowaniach, trenujemy razem. Nasz trener Bartek Fabiński jest już też ich trenerem, także to gdzieś tam te więzi, można powiedzieć, się wzmocniły i póki co do tej walki nie dojdzie, a jakby nawet była w planach, to byśmy szczerze obydwoje po prostu odradzali tej walki i próbowali wymyśleć coś innego. Powiedziane tylko było, jeżeli byśmy doszli do tego najwyższego miejsca, byśmy mieli, nie wiem, walkę o pas, no to wtedy byśmy się bili, tak? To wtedy jest wiadomo, już tutaj walka o pas i sport, nie? A czy jest ktoś jeszcze, z kim byś się nie chciał bić w KSW? Kogo znasz, lubisz, cenisz? No nie, na przykład może z Danielem Rutkowskim, teraz z nowym nabytkiem, z Harzewskim, no to są moi koledzy, z którymi... No przez... to nie ta waga, to... No ja, nie, no ja wiem, ale pytał się o KSW, jasne, więc... Jasne, no, a Paczuski?
Co? A Radek Paczowski, no z nim nie chciałbyś się... No, no to powiedziałem, tak, okay, tak, tutaj tak. Ale no mówię, ale tak to wiesz. Dawaj, kumam. Dawajcie. To tutaj pytanie do wszystkich. Typ na walkę Bartosiński versus Parnas. Łukasz, od ciebie zaczniemy i po kolei polecimy. To nie? Tak. Bartosiński. No dobra, ale jak wiesz, rozwiń trochę więcej. Nie ta waga. To nie ta waga jest po prostu. Nie ta waga. Damian, ty też, jak rozumiem, tak? Typujesz Bartosa. Ja się może trochę rozwinę. Myślę, że jak tutaj dojdzie do klinczu, to Bartos go wywróci, podda go, zabierze mu nogę, wrwie mu kolano balachą, albo czymś go po prostu, wiesz, przygniecie, go przytłamsi. Widzę, że Parnas siłę robi, więc może być kto sterydów więcej, nie? Także wiesz, to może być ciekawostka. I pytanie, jeżeli jest w stanie trzymać cały czas w dystansie, okopywać prostymi ciosami, cały czas, tak jak najlepiej to Marian właśnie robi, dobrze bije tymi, nie da do siebie dojść ciosami prostymi, no to jest szansa na wygraną przez decyzję. Ale tak jak Łukasz, tak? Łukasz tutaj mówi, no jednak jest to różnica wagi, przeskok jest niesamowity i może być tak, że nawet jak Parnas będzie gubił, to może odbijać się od ściany i Bartek wtedy po prostu, wiesz, pokaże, że to jest jego kategoria, ani żeby Parnas spadał niżej, żeby bić się w przyszłości z Marianem. Już o tym, Marian, gadaliśmy, ale to jeszcze szybko twój typ i możemy sobie podsumować UFC 294, a potem Piotr Kuberski na linii. Tak jest. Mówiłem, no wydaje mi się, że Bartosiński, że różnica wagi jest przeogromna, tak jak zawsze mówię, jak sparowałem z zawodnikami z 7-7, czy to Bartkiem Fabińskim, czy Tymkiem, no to czuję, że to są goście z innej kategorii wagowej i tego się nie da, niedawno... Nie zapominajmy, ile w roztrenowaniu oni trenują, znaczy ważą. Oczywiście, oczywiście, ale to pewnie Bartosiński pewnie tyle samo waży na roztrenowaniu, coś mi się zdaje. Nie wiem. No to wydaje mi się, że nie ma szans. Tym bardziej, że on się bił jeszcze niedawno w 6-6, to jak on w kilka miesięcy nagle nabierze takiej masy, to jest fizycznie niemożliwe. No, chyba, że właśnie tak jak powiedziałeś... Naturalnie jest niemożliwe. Nie? Naturalnie jest niemożliwe. No tak może być, tak. No to też o tym właśnie jakby wspomniałem, nie? Bo to... Dlatego też zaśmiałem się trochę i powiedziałem, kto sterydów więcej, więc może ma tam dobrych fizjoterapeutów, którzy go wspomogą i może zrobi formę, a z drugiej strony no na pewno go to spowolni. Ale może do tej kategorii i do siły, i do ruchomości Bartosińskiego może mu gdzieś tam to dorówna. Ale no tutaj mówię, to jest Bartosińskiego kategoria, on tego na pewno łatwo nie odda. No praktycznie nie będzie musiał wagi robić Parnas, więc to go na pewno nie zmęczy. No i może... I też go... To prawda. Nie robienie wagi dekoncentruje, nie? Jednak nie przygotowuje się tak, jak zawsze to robisz. Skupienie, wiesz, dzień wagi, męczarnia, no wiesz, trochę tego, wiesz, nie ma tej takiej rutyny, tylko idziesz, a dobra, zjem sobie Snickersa, zjem sobie to, mam przecież wagę. Mam ten, i to go może też to może zagubić, nie? Okay. To przed pytaniami i podsumowaniem UFC, Damian, powiedziałeś teraz o środkach dopingujących. Jak ty jako zapaśnik, tak, olimpijczyk, który wszedł do tego sportu, wszedł do MMA, się jakby zapatrywał na to, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o doping i na przykład w kontekście tego, że UFC rezygnuje z USADY. Co ty o tym sądzisz? Wiesz co, jakby zmagałem się mocno z tym kiedyś, że biję się z zawodnikami, oczywiście nie wiem, ja to mogę cały czas powiedzieć, prawdopodobnie są w jakichś tam środkach dopingujących czy wspomagających i może być ta różnica wydolności, może być ta różnica w sile, w jakichś tam innych rzeczach, ale później na przykład patrząc dalej na moim przykładzie z zawodnikami, którymi walczyłem, czy był to Iraniec, którego zapali miesiąc po Mistrzostwach Świata, z którym przegrałem i to nieznacznie, dużo nie przegrałem na Mistrzostwach Świata i złapali go na dopingu i walczyłem pewnie z wieloma zawodnikami, którzy brali doping, a ja go nigdy nie brałem, no to jakby cały czas uświadamiam się i wiem, że jestem w stanie zmusić się do ciężkiej pracy, zmusić się do bólu, pomimo tego, że rano mi wstać ciężko, to boli, tamto nie boli, trzeba gdzieś tam odpuścić, wiek też robi swoje i po prostu jestem z tym pogodzony i mam to wnosić, czy ktoś bierze, czy nie. Ja z drugiej strony, jak wygrywam walkę i załóżmy, ktoś tam brał jakieś środki niedozwolone, no to mam w sobie to coś, że słuchaj, zarąbiście, nie? Jestem, wiesz, czysty, jest wszystko okej i walę gościa w trąbkę, nie?
Jasne. Marian, dostałem taką prośbę. Tak? Połączmy się z Piotrem najpierw, bo on czeka. Dobrze, a faktycznie jest późno, potem podsumujemy. Dobra, UFC 294. Jest z nami Piotr Kuberski. Siemanko. Siemanko. Witam wszystkich. Witamy w MMA Studio i można powiedzieć, że witamy w KSW. Jak się czujesz jako nowy zabytek, nabytek tej organizacji? Wiesz co, dobrze. To walka kolejna, podnoszę sobie kolejny gdzieś tam pułap, łapię nowych zawodników, będę miał możliwość zaufania się z nowymi zawodnikami, ale nie wywieram jakiejś tam wielkiej presji na tym sobie sam. Po prostu chcę zrobić jak najlepszą swoją robotę za niecałe 3 tygodnie. No i tyle. Wiesz, walka jak poprzednie inne, uważam. Tyle, że z większą publicznością, na większym obiekcie. A tak, to po prostu chcę to zrobić jak najlepiej i jak najlepiej wypaść. Czy KSW było marzeniem? I też od razu dopytam, Fen nie robił ci problemów z tego, co mówiłeś jakiś czas temu? Powiem tak, moim marzeniem, o które walczyłem z moim menadżerem, na pewno był Bellator. Zawsze gdzieś tam za dziecka, to gdzieś to wspominałem w jakimś wywiadzie. Zawsze chciałem bić się w Bellatorze. Dlaczego? Ponieważ była tam ta okrągła klatka, która bardzo mi się podoba. Akurat fajnie, bo w KSW mamy taką samą klatkę. Jeszcze oglądałem to za czasów, gdy gdzieś tam była możliwość oglądania UFC akurat wtedy. Sam Fen nie robił absolutnie żadnych problemów, bo kontrakt kończył się 31 grudnia tego roku, a jak wiemy, ostatnia gala była w Lubinie. Później już byłbym tak nazwijmy to wolnym strzelcem, ponieważ nie daliby mi żadnej walki, więc nie robili mi pod górkę, ale ja też nie ukrywam, że nie robiłem im pod górkę. Zawsze z zawodnikami, z którymi się biłem, nie wybierałem, po prostu ci zawodnicy, którzy zostali mi dani, po prostu zawsze się z nimi zmierzałem i nie miałem z tym żadnego problemu. Piotrek, czy Bartek Leśko na papierze będzie twoim najtrudniejszym rywalem i co ogólnie możesz o nim powiedzieć? Wiesz co, Marian, powiem szczerze, tobie nie wiem. Do niedawna myślałem, że moim najcięższym rywalem będzie Wojciechowski Kamil. Wyszło nieco inaczej. Prawdę mówiąc, no to oktagon, to ring, to przepraszam, to okrąg klatki KSW zadecyduje o tym, jak będę mógł się wypowiedzieć na ten temat, tak? No, Bartosz jest mega kompletnym zawodnikiem, młodym, dużo młodszym ode mnie, dość bardziej doświadczony, można też powiedzieć, no bo teraz będzie to jego czwarta walka w klatce KSW. Ale też nie narzucam sobie jakoś presji tego typu właśnie, że walczy czwarty raz, że jestem debiutantem, po prostu wyjdzie to wszystko w praniu. No, na papierze jest na pewno bardzo mocnym zawodnikiem, no, bo bił się na wielu mocnych galach z mocnymi zawodnikami. Ostatnio też chyba odprawił zawodnika, który miał 8-0 z tego, co wiem, w rekordzie, więc mamy jakby podobne tutaj doświadczenia ostatnie sportowe. Ale mówię, wszystko to zweryfikuje klatka w KSW. Pytanko, dlaczego finalnie nie udało ci się stoczyć pojedynku na kontenderze? Bo nie ukrywam, że bardzo, bardzo chciałem, żebyś tam zawalczył. I co się stało, że finalnie tam nie zawalczyłeś? Znaczy, wiesz co, ja już też po kilku krótkich wspominałem i też żałuję, bo zakusy były ku temu bardzo duże i możliwości i gdzieś tam została, po prostu wysłałem do nas oferta, zostałem też zauważony, z tego jestem bardzo dumny. No, w przygotowaniach z Kamilem Wojciechowskim zostałem kopnięty gdzieś tam w biodro, w przyczepy mięśni, które bardzo długo to się leczyło, miało się to leczyć 8 tygodni, a to się leczyło z 16 tygodni. Byłem też na roztrenowaniu, można nazwać, mogłem być wtedy zawodnikiem na tak zwaną zapchaj dziurę, bo chyba z walki dostałem 4 czy 3 tygodnie przed walką do oferty walki na kontenderze. Początkowo oczywiście wziąłem to, ale z czasem, to chyba po 2 czy po 2,5 tygodnia, stwierdziliśmy razem, że to chyba jednak nie ma sensu, bo żeby wziąć walkę w UFC, trzeba się naprawdę jak najlepiej pokazać, nie tylko po to, żeby się pokazać, no bo wiesz sam, jak to jest, brać walkę, żeby się pokazać, no to nie w mojej naturze. Wolę robić to na 100%, wtedy niestety nie było to nawet, myślę, moje 70%, więc byłem zmuszony odpuścić. A dlaczego zdecydowałeś się na przejście do KSW, a nie na przykład pozostanie w Fenie, bronienie pasa, tak jak chociaż Czarek Oleksiejczuk czy Rembecki, że oni bronili pas Fen, czekali na tą szansę, żeby wejść do tego UFC? Czemu zdecydowałeś się, że nie będziesz tego robił, tylko idziesz od razu do KSW?
Powiem tobie szczerze, co sobie założyłem, czyli zdobyć pas dwóch bądź trzykrotnie go broniąc w dobry sposób, zrobiłem to i szukałem kolejnego sportowego wyzwania. No, nie ukrywam, że rozmawialiśmy i z Bellatorem, i z UFC, i tutaj z KSW. I KSW też dały bardzo fajne warunki, więc nie ukrywam, że tutaj też to nakłoniło mnie ku temu. No, bo wiesz, no, stoczyłem tam 5 walk. Wszystkie wygrałem, 4 przed czasem, 4 walki zostały nagrodzone bonusem. Więc uważałem po prostu, że zresztą nawet sam to kiedyś chyba Kuba Borowicz wspomniał w jednym z wywiadów, że po prostu może nie to, że było mu to na rękę teraz, żebym jakby odszedł, bo musiałby po prostu brać zawodników, powiedzmy, nie wiem, jakiś nazwijmy to no-name'ów gdzieś z zagranicy, ze Stanów czy gdziekolwiek indziej. No bo wszystkich, można powiedzieć, w tej swojej kategorii wtedy wymiotłem, powiem tak, no bo tak wyszło w sumie, tak, i bardzo się z tego cieszę i szukałem po prostu kolejnego sportowego wyzwania. Dwa pytania o komentarz. Co z komentarzem Gal w Polsacie w takim razie, skoro będziesz szybił dla KSW, a komentowałeś FEN? No powiem ci szczerze, że bardzo mi tego brakuje, bo gdzieś tam rozmawiałem z Andrzejem Janiszem, mówi, że bardzo dobrze się tutaj sprawdzałem i gdzieś tam pogłębiałem tą wiedzę komentatorską, nie ukrywam. Pracowałem nawet nad dykcją, chodziłem nawet do logopedy, gdzieś tam sobie to starałem się poprawiać te swoje skillsy. Na chwilę obecną, jak wiemy, niestety nie będę mógł takich rzeczy robić, no chyba, że gdzieś uda mi się łapać możliwość w innych organizacjach, to na pewno będę z tego korzystał. Na chwilę obecną kołki, nazwijmy to mikrofon zawieszony na kołku, jeżeli chodzi o telewizję Polsat. To tutaj fajny smaczek, jeżeli chodzi o to komentowanie, Marian, gadaliśmy dzisiaj w samochodzie, jadąc, to wychwyciłeś, to a, oddaję tak, ci to tak, pytanie. Tak, właśnie, dobry był tekst walce Czarka Oleksiejczuka z Zielińskim, że w przygotowaniach też tak trafiłeś Czarka i że byłeś trochę ojcem sukcesu po tym kopnięciu. Bardzo możliwe, bo faktycznie gdzieś tam była taka sytuacja, gdzieś tam kiedyś właśnie razem trenowaliśmy i też w ten sam sposób właśnie go bardzo mocno naruszyłem, gdzie można powiedzieć pierwsze tam dwie, bo pamiętam to bardzo dokładnie, pierwsze 2,5 minuty przegrywałem dość mocno z Kretesem, później właśnie mocno go naruszyłem i gdzieś tam później mi powiedział, że bardzo niewiele brakowało, żeby siadł na dupę, wtedy brzydko mówiąc kolokwialnie. No i gdzieś tam później z czasem też widziałem, zaczął to mocno uaktywniać w walce i wiadomo, to nie jest moja zasługa absolutnie, to jest bardziej zasługa sztabu szkoleniowego, ale akurat tak jakoś wyszło w komentowaniu, żeby no jakiś taki smaczek. Przygotowania tylko w Ankosie, czy szykują się jakieś wyjazdy? Powiem tak, miałem wyjazdy związane z jiu-jitsu, miałem wyjazdy generalnie z jiu-jitsu, ale też gdzieś złapałem troszeczkę, znaczy wiadomo, inaczej, cały sztab szkoleniowy jest w Ankosie, ale jak nie wiecie, doszkalam swoje gdzieś tam skillsy bokserskie mojego kumpla z Szamotu, Szamotowy Boxing Team. Do tego ostatnimi czasy też dążyłem z taką ikoną polskiego jiu-jitsu, dużo się kulam. Marcin Bilman oczywiście, dobry rozkminiacz, fajny rozkminiacz, no i plus to, co robię na sali, więc wszystko układa w jedną całość. Ogłosili dzisiaj walkę Pawła Pawlaka z Michałem Materlą. Jak widzisz to pojedynek, twoja waga? Serduchem oczywiście za Michałem, lubimy się, znamy się i bardzo mu kibicuję. Choć patrząc na ostatnie poczynania Pawlaka, z przykrością śmiem twierdzić, z przykrością może nie, no wygra raczej Pawlak, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie, mam nadzieję, że wygra Michał i zdobędzie ten pas, ale widzę w jakiej formie jest, Pawlak, myślę, że będzie, że jego ręka będzie uniesiona tego wieczoru w górze. Chciałbym się bardzo mylić. To takie stricte moje hipotetyczne założenia, nie? Myślę, że to wszystko od nas. Piotrze, dzięki serdeczne. Dobrze cię było zobaczyć. I co? Czekamy na twoją walkę. Dziękuję. Dziękuję. No i dużo zdrowia teraz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Siemaneczko. Piotrze, dzięki. A powiedz mi, Damian, gdzie widzisz w tym Mameda Khalidova? Wygrał ostatnio ostro z Ashkalem. Czemu to nie on dostaje walkę o pas? O co tam chodzi w tym? Nie wiem, o co chodzi. Nie rozmawiałem z Mamedem. Ale jak tak myślisz? Czemu tak jest?
Ja myślę, że Mamet jest tak dużą gwiazdą, że jemu pas jest niepotrzebny, a każda inna walka z jakimś mega dobrym zawodnikiem, rozpoznawalnym zawodnikiem przyniesie większe efekty niż walka o pas, tak? I zresztą sam nam zdradził ostatnio w jakimś wywiadzie, w którymś wywiadzie, w jakimś podcaście, że jakby jego mają takim cichym marzeniem jest to, żeby właśnie chyba Michał ponownie zdobył pas. KSW. Nie mam pojęcia, co powiedzieć więcej. A dla ciebie walka z Mamedem to by była coś takiego, wiesz, jakieś spełnienie marzeń, coś fajnego, taka perełka w karierze? Nie, marzeń. Kurde, marzenia to jakbym mógł pojechać ponownie na Igrzyska Olimpijskie i zdobyć złoto, a nie brązowy medal. To był sport, który jakby kochałem, wiesz, kocham i oddałem całe swoje życie. Teraz to ja się bawię sportem i można powiedzieć, zarabiam na życie tutaj w sporcie zawodowym. I przy okazji równolegle dążę do tego, żeby bić się gdzieś tam o pas. Także gdzieś tam to wszystko łączę. Jakby zaproponowali, extra fight, nie? Extra good money, wiesz, fajnie by było. Mam takie pytanie na temat, trochę cofnę się do przeszłości. Pamiętam zawody amatorskie 2010 rok w Skale, to były, pamiętam, Szoto. Ja też wtedy tam wystartowałem i pamiętam, że pierwszy raz wtedy, tak, startowałem tam, tylko nie poszło mi dobrze, bo w pierwszej walce gościa kolanem trafił, a właśnie a propos dyskwalifikacji. Miałem tam dyskwalifikację, bo gościa kolanem trafiłem, jak miał 3 punkty podparcia, ale no nieważne. I pierwszy raz wtedy mogłem ciebie tam zobaczyć i nawet pamiętam, że wtedy z trenerem Oknińskim rozmawialiśmy na twój temat i Mirek Okniński, ale to jest mocny gość. Pamiętam, że się mocno tobą emocjonował. Nie chciał cię werbować wtedy, trener Okniński? Nie, wtedy w drugiej walce biłem się z jego zawodnikiem. Tak. I pewnie wiesz, patrzył na mnie jak na zapaśnika, na zawodnika, którego w przyszłości może gdzieś tam, wiesz, widział jako dobrego. Tym bardziej, a to w ogóle była taka śmieszna sytuacja, że ja nie pojechałem, powiedziałem, tam na Ligę Niemiecką, bo tam coś się wydarzyło, a u nas w klubie wynajmowali klub, tak, zawodnicy MMA, wtedy był to Rio Grappling, wiesz, tam byli bracia Głaszewscy, tak zwani gdzieś tam Kliczko, wiesz, był klub sportowy Fighters Wrocław, już tam byli też kickbokserzy, no i oni, wiesz, uczyli się już jako jedni z pierwszych, można powiedzieć, nawet w Polsce, bo to oni przywozili waletu do bracia właśnie, na nich mówimy Kliczko, czyli Gołaszewscy, plus był wtedy jeszcze Roberto Atala, czyli Mariusz Kozi, jeden z pierwszych pasów czarnych w Polsce, bez jiu-jitsu, no to właśnie od Roberto jest, no i wiesz, no i tam, że ja czasami tam zostawałem, patrzyłem się, jak oni trenują, to gdzieś tam kiedyś Krzysiek do mnie podszedł, mówi, ty Damian, dawaj, tam wpisowe 40 zł jest, dawaj jakieś zapasy tam pokażesz, no przecież rękoma machać umiesz, i mówię, dobra, dawaj, zawsze chciałem się bić, nie, no i tak pojechałem. Czyli to był powód, że tam wystartowałeś. No i tak pobiłem się, że gościa w finale w drugiej rundzie znokautowałem. Ale o tej walce było głośno, pisały wtedy portale branżowe przecież. No, nieźle było, nie, tam z tego co wiem, to trener Mirek podkablował mnie tam jakiemuś trenerowi Józefowi Traczowi, ja wtedy jeszcze starałem się o wyjazd na Mistrzostwa Europy albo świata w zapasach. Jeszcze starałem się wtedy też o jakby wstąpienie do wojska w szeregi żołnierzy zawodowych. Krzyczeli mi z klubu, chcieli mi wyrzucić coś tam, odpuść MMA, tamto, ta i w ogóle. No tak generalnie śmieszna, fajna historia. Ale mistrza Polski mam, nie? Szło to klasy C, także... Ale to zwycięstwo dało ci podwaliny, że miałeś taką myśl, kurde, może w to pójdę? Nie. Wtedy o tym kompletnie nie myślałem i ja po prostu jakby raz w miesiącu, bo w wolnym czasie zostawałem czy na treningu właśnie brzeskiego jiu-jitsu, czy gdzieś tam kickboxingu, tylko jakby dla swoich umiejętności, żeby, nie wiem, przy okazji kiedyś gdzieś zaprezentować to. już nie chcę mówić, że na ulicy, ale w samoobronie, nie? A druga była sprawa taka, że jak zacząłem trenować troszeczkę inne płaszczyzny, całkiem inny sport niż ja, zapasy klasyczne, czyli łapanie, rzucanie od pasa w górę i takie tam inne, zacząłem zauważać, że rozwijam się w swoich zapasach, że jestem lepszy, bardziej gibki, więcej rzeczy widzę, wiesz co chodzi, potrafię się zachować inaczej w różnych sytuacjach i ja to traktowałem jako uzupełnienie pod moją dyscyplinę.
Okej, okay, a jak już wszedłeś w ten sport, to jakie miałeś oczekiwania i czy myślałeś, że będzie trudniej czy łatwiej? Wiesz co, podpisując pierwszy kontrakt na 4 walki, wiadomo, już od razu z Federacją KSW powiedziałem sobie, że jeżeli będę miał po tych 4 walkach remisowy wynik, czyli 2-2, bądź ujemny, to znaczy, że się nie nadaje do tego sportu, że jednak trzeba było zostać przy zapasach albo pójść już na emeryturę sportową. Z racji wieku, z racji tego, że 17 lat trenowałem zapasy, są jakieś przyzwyczajenia, no i inaczej się walczy, inna jest całkiem kondycja, inna jest specyfika tego sportu, więc nie nadawałbym się, no ale jak pamiętacie, rozmach miałem tych 3 pierwszych walk, całkiem niezły, także powiedziałem, jadę z tym do końca i jakby cały czas, wiesz, jakby chodzę na treningi, uczę się, rozwijam się. Co prawda te moje jakby ciało i jakby ciało, które całe życie trenowało zapasy, plus jeszcze takie, można powiedzieć, fizyczno-psychiczno-cielesne, wiesz, mentalne ustawienia, cały czas jednak stricte te zapaśnicze, no nigdy nie rozwinę się na jakieś takie mega, mega wyżyny, że będę kotem w stójce, że będę nagle mega grapplerem. Ale jestem w stanie w miarę tak to troszkę poukładać pod te swoje zapasy, pod trochę brudny boks, pod trochę tam kontrolę parterową, że spokojnie mogę bić się o najwyższe trofea, tylko wiadomo, że na wszystko potrzeba czasu. No to jednak nie jest tak, że tak jak z rozbiegu, wiesz, miałem te 3 walki, dawaj tutaj, wiesz, jak maszyna, szedłem do przodu, bo, nie patrzyłem na nic, na jakieś kontry, że ktoś we mnie wjedzie, tylko ja byłem jak skała, wiesz co, odbijali się ode mnie i tak puchłem po okazji. Ale wygrywałem te walki, a później już po lekcji takiej, wiesz, z Michałem wystopowałem, zacząłem bardziej racjonalnie myśleć, trzeba odejść, trzeba zachować siły, trzeba trochę pochodzić, raz wywrócić, raz udać, że chcesz wywracać, raz kopnąć, raz to, nie skakać kolan, wiesz, takie już ze stresu nieprzygotowane, tylko było widać z 5 metrów, że chce to robić, także powoli, etapami, spokojnie, także jeszcze mam trochę tego czasu, jeszcze mam trochę zdrowia, także cały czas gdzieś tam się uczę i jak widać 5. miejsce całkiem nieźle. Ostatnio nawet się śmiałem, że jestem na 8. miejscu w rankingu KSW, że wow, wpadłem do rankingu kozak, nie? A już jestem 5. także elegancko. Prawdopodobnie jedna walka do walki o pas. Daj Boże. Panowie, trochę luźniejsze pytanie. Mieliście przyjemność, albo może nieprzyjemność stać na bramkach? Łukasz? Ja lubisz przemęczyć ten temat. Akurat nie, są to tak. Też pytania z czatu, tak, ale czekamy na najzabawniejsze historie, może tak, z bramki. Czyli... Ja nie stałem na bramkę. Na szczęście nie. Damian, ty stałeś? Ja stałem, bo musiałem, bo okay. Nie miałem za co żyć. Jasne. A że miałem właśnie wśród znajomych i zapaśników, byłych zapaśników kickbokserów, grappling, no generalnie bokserów, judoków, tak, czyli jakby całą śmietankę sportową. Wiadomo, Wrocław jest mały, a i wiadomo, kto stoi na bramkach, nie tylko siłowni, goście, dopakowani, tylko przeważnie byli sportowcy, lepsi, gorsi, a że ja szybko zacząłem po prostu żyć, można powiedzieć, samodzielnie, na własną rękę, wiesz, niby babcia mnie wychowywała, ale tak wychowywałem się sam, wychowała mnie sala sportowa i wychowała mnie ulica, także wiesz, mając na jakieś tam lepsze buty, czy na jakieś lody, czy kanapki do szkoły, do gimnazjum, czy do liceum, no to gdzieś tam sobie już musiałem zaczynać od szatni, później się wkręcałem gdzieś na zastępstwa, a miałem taki czas, że chyba 3 albo 4 lata regularnie, wiesz, pracowałem na bramce. Dobrze wspominasz, czy raczej? Dobrze wspominam, okay. Wiesz, do momentu, w którym też jakby w 2010 roku albo 2011 dostałem się do zespołu sportowego właśnie jako żołnierz zawodowy, więc miałem zapewnioną wypłatę zawsze pierwszego, czyli co miesiąc jak żołnierz, więc tu mogłem sobie odpuścić. A druga sprawa była taka, że moi starsi koledzy, którzy przechodzili podobną drogę, jedni skończyli dobrze, jedni skończyli źle, albo nawet i bardzo źle, no to miałem na szczęście takich przyjaciół, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt, którzy powiedzieli mi, Damiano, ty nie stoisz, to masz trenować, my się zrzucamy tam, ileś tam chłopaków z bramki, zawsze tam po parę dyszek, będziesz miał zawsze co miesiąc wypłatę i to ma ci pomóc i masz być najlepszym tu sportowcem, zapaśnikiem i wiesz. Zachowanie, no. Co można. A jakby śmieszną sytuację z bramki, no to właśnie, ja właśnie. Bardzo lubiłem litrowe keczupy, nie? Jak ktoś zawsze nabroił, zawsze dzisiaj go gdzieś tam ręce kneblowało i za karę cały litr keczupu za gacie się mu wlewało i puszczało się go do domu, nie? To była bardzo dobra zagrywka.
Pozdrawiam moich kumpli z dużo starszych i były klub WZ Klub we Wrocławiu, w którym najwięcej keczupu było za barem. Na wesoło. Widzę, że Marian się szykuje do UFC 294. UFC oglądaliście? Ja oglądałem, tak. Wcześniej było, więc oglądałem. Walka wieczoru, Islam Makhachev obronił pas, pokonując Aleksandra Volkanovskiego. Łukasz, co powiesz o tej walce? Mega zaskoczenie. Byłem przekonany, że Volkanovski się tak przygotuje, że to w drugą stronę pójdzie, ale tymi kopnięciami, nie wiem, czy tak go szukał, czy tak go trafił, czy... No ja myślę, że to był game plan po prostu, taki zaplanowany z tym kopnięciem. To była ta jeszcze odwrotna pozycja, prawda? Widziałbyś Makhachewa w 7-7, bo mówi się, że może przejść do półśredniej? Pewnie, niech próbuje, to jest sportowiec. Niech próbuje. Zdobył mistrzostwo w 7-0, niech robi 7-7. Czemu nie? Zrobił na tobie, dałem wrażenie, Makhachev? Że tak łatwo? No, mocny gość, nie? Jak ktoś podliczył ich tam wszystkich, tę całą ich rodzinę, czy zawodników w Czeczenii, to wszyscy mają tam już 70 parę zero, nie? Także też myślałem, że na pewno będzie inaczej ta walka wyglądała i na pewno, że Volkanovski dużo, dużo więcej pokaże, da duże, jak to się mówi, gdzieś tam obciążenie, czy nawet zrani, wiesz, Makhachewa, tak? Makhachewa. Jak mu tam... Makhachewa niech będzie, nie? Makaczkajew, to po polsku. To będzie nasza polska ksywka. Dzisiaj widziałem, że Volkanovski coś napisał odnośnie tej przegranej walki, że my, nie wiem, czy problemy jakieś tam... Psychiczną blokadę. Może jednak, wiesz, gdzieś ta Czeczenia i ci wszyscy go tam zjedli. Mogło tak być. A druga jakby sprawa jest, widziałem, że nas masz Makhachev, nie? trenował kopnięcia lewą nogą i na wątrobę, i na głowę. I zresztą nawet później komentarze po walce było, że Volkanovski widział to kopnięcie. On się zasłonił, przyjął je, ale nie zdawał sobie pewnie sprawy, że to pójdzie aż na czubek głowy. A to są najpotężniejsze uderzenia, głowa dostaje zawirowania i tak widzieliśmy, jak to się skończyło. Także mi się wydaje, że on mógł nawet wcześniej oglądać go, jak w jaki sposób broni kopnięcia czy uderzenia Volkanovski. I zawsze to, ja go nie wyśledziłem tak po prostu na bieżąco, tak teraz sobie myślę, że zawsze trzymał tą rękę do wysokości ucha, czyli czy tam do skroni, a tutaj zostawało mu te puste pole, tak? Czyli te puste pole akurat dać się znokautować, bo widzieliśmy, że bardzo wysoko kopał, po prostu przychodziło już z nadducha tutaj na głowę, a w ogóle kopnięcie nie celowało tutaj jakby w szczękę, w brodę. Także to też mogło być zaplanowane i wytrenowane. Kamzat Chimaev pokonał Kamaru Usmana. Jest kotem, nie? Jest kotem, czy jest, Usman już jest tak... Jest wilkiem. No Usman też już jest, widać, że gorzej walczy niż się bił, zwłaszcza po tych przegranych walkach. Słyszałem ogólnie, że on jest mocno pokotuzowany. Też mogło tak być. Odnośnie jakby w ogóle po walce po pierwszej rundzie miałem wrażenie, że Usman sobie tuż to pociągnie, druga, trzecia runda go wyprztryka, bo widzieliśmy, że po pierwszej rundzie obydwoje jakby nie mieli siły, a zwłaszcza Chimaev nie miał siły, bo się na pewno wypompował trzymaniem trójkąta zapiętego tak na tułowiu nogami i próbującego dusić. Nawet nie pamiętam, czy chyba Janek Bachowicz kiedyś tak zrobił, że też chyba 100% siły kogoś dobiła, bo kogoś dusił i odebrało mu to. A nawet nie wiem, czy ostatnią walkę nie bił się tak, że chciał za wszelką cenę zdusić chyba, nie? Gościa za pleców, a później widać, że jednak tego prądu odebrało. No ale wiedział, co robi. No trzecia runda postawił, jakby wiesz, Chimaev wszystko na jedną kartę, sprowadził, czyli zrobił, wiesz, to, co najlepiej potrafi, zapasy i wygrał walkę. No Usman już ma się starzeje i jak to się mówi, odchodzi powoli do lamusa. Nie wiem. Widziałbyś, Łukasz, walkę Chimaev z Stickland? Bo o tym się mówi. Szczerze? To nie wiem, nie myślałem jeszcze tymi kategoriami już do tego stopnia. Chociaż... Kto faworytem? Chimaev, tak? No. Ma te zapasy. Ktoś się mówi, że... Jak ten drugi ma? Sean Strickland. Strickland. Zaraz przekręcę znowu nazwisko i wymyślimy jakieś po polsku. No, ja słyszałem na sali opinie takie, że go powinien spokojnie, jakby wydolnościowo przewieźć Majewa, nie dać się przede wszystkim zdominować tak zapaśniczo, no i dużo lepiej, jeśli chodzi o boks, nie?
Dokładnie. Ale to też wszystko się okaże. Tak, no wiesz, wilk jest głodny, nie? To jeszcze syty nie jest, także może miał zjeść nie jednego. Wiesz, Usman też go trafił tam dobrze, nie? Dwójeczko, tak. Raz, dwa jak trafił za pierwszym razem. No Gilbert pokazał też, że można go trafiać. Tak. Ta. Tak, to prawda, ale zobacz. I był cały czas na cofce, bał się, kurde, Usman tych zapasów. No to prawda. Przegrał zapasami. Kontrowersje w walce Magomeda Ankalaeva kontra Johnny Walker. Tam w końcu doszło do no contest. Mm-hmm. Widzieliście to, tę sytuację? Z tym kolanem. Mm-hmm, tak. Mm-hmm. Dziwna walka. Nawet chyba tam nawet jakoś nie pokazali tego, albo nie mieli z dobrej jakości dźwięku, co on mówił do doktora. Co nie? Bo tam był doktor, który z nim rozmawiał i tak. Wyszło na to, jakby że... wyglądało, że on chce się bić, mm-hmm. a doktor powiedział, że on się nie bije. A gość idzie się do bicia, nie? To pewnie wiecie, czy nie? Lekarz zapytał jakby, czy zawodnik wie, gdzie jest. A on powiedział, że na pustyni. Tak. Co się w pewnym sensie zgadza, tak? No tak, no bo tak. Byli na pustyni, no i lekarz uznał, że w takim razie nie jest gotowy walczyć. Ale dobra zagrywka. Może rzeczywiście był na pustyni. Na tej samej gali Alis Kierow łatwo pokonał Warlea Alvesa. Bardzo mocny kolejny zawodnik, też właśnie z Kaukazu. I Said Nurmagomedow łatwo pokonał Muina Gafurowa piękną, ciasną gilotynką. Myślę, że czas na boksera. Oj tak, bijemy dzisiaj rekordy. Dobra, zdradzę to. Nie ukrywam, że Damian trochę chciał się przed programem jakby tam sprawdzić. Tak. Widziałem, że szło mu tak. Więcej nie pozwalaliśmy, ale życie będzie bardzo grubo, podejrzewam. No zapowiedziałeś. To działajmy. Tak. Może trafiłem dobrze, a teraz może nie trafię. Ale ja tutaj Damian oddam Łukaszowi oddam Nie, zaczynaj, pałeczkę. Ja mam zaczynać? Kurczę, ja nie lubię, jak ktoś mnie goni. Rekord, ale to rekord pobity jest przez Radosława Paczuskiego, tak jest, czyli 84 kategoria, nie? Jak najbardziej. Ktoś jeszcze bił? 885. Ja tak? Tak. Stańmy ja tutaj, proszę szczerze. Łukasz, chodź, żebyśmy... Mam bić z miejsca, czy wpadać w ten? Na razie z miejsca. Każdy niech bije z miejsca. Bez różnicy. Jak uważasz? Są po dwa strzały. Czy bijesz? Po dwa? Tak. Nie, bije z gołej. Ja to miejsca. Powiem, zawsze bijemy w rękawicach, słuchajcie. Bądźmy uczciwi. Tak, sprawiedliwie wobec innych. No dobra, nie będzie. Powiem szczerze. Dwa razy w życiu biłem boksera. Tak. I to za każdym razem. Na wakacjach. Na wakacjach. Na wakacjach. Ale dobre nie. Wyniki były? Ale w rękawiczce to może mi nie wyjść, kurczę. Szczerze nie powiem. Pięści są fajne, nie? Damy radę. To już jak w rękawiczce, to spróbuję z takim małym krokiem zrobić. Dwa, mam dwa. Czy jedno w miejscu, jedno z krokiem. Dobra. Dobra. To jedno w miejscu, uwalę. Rękawiczka. Jesteście gotowi? No, jesteśmy. Wydech. O mani kanku. Daj, mocny strzał. Pięknie. Odsłoń Damian od razu. 878, a rekord, przypominam, to jest 885. Czyli bardzo blisko rekordu. A, jeszcze jeden. Siedem mam. Czyli teraz trochę się rozpędzę. Ale też bez przesady. Tak, no, może nie rozpędzajmy się, byłeś bardzo tak, blisko. Wyobrażam spróbuj. Sobie gościa, nie, który zaczepił na przykład moje dziecko. Ten ma 9 lat i mówię, ty ziomek, zobacz, co ci się dzieje z tobą. Aż mnie zabolało, nie zasłaniamy. 800... Ej, dobra, ale ładnie, Marian, ładnie. W takim układzie dajemy jeszcze jeden strzał. Ale bez rękawicy. Dobra, to wal bez rękawicy, chociaż ten jeden. Ale to, żeby było sprawiedliwie, to no się dobra, liczy wtedy, czy nie liczy? Nie będzie się liczył. No dobra, czy nie będzie liczyć, to spróbuję bez. Dobra, może kurde coś tam. Chociaż może być tak, że rękawiczka dużo daje. Też prawda. Co nie? Odsłaniamy, odsłaniamy. Patrz, wyrównany. Wyrównany. Radio 8-4 rządzi! Dobra. Łukasz, dawaj. Bardzo ładnie, Damian, naprawdę. Lewą. Konkret. To czekajcie, odsuniemy się. No tak, lewa ręka. Ale słuchaj, a chcesz prawą? Spróbuję lewą. Nie no, to zamienimy dobrze. Na prawą. Dobrze jest. Bitą tam mówisz, nie? Wiesz, 830, ładnie. Bardzo ładny chcesz wynik. Prawą, czy... To dawaj prawą. Nie no, to w takim mogę razie musimy... No. Masz trzy szanse. A czwartą nie, z głowy walimy. Powiedz Łukasz jeszcze szybko, ile ważysz na co dzień, bo tak widzę, że jesteś jakby duży. Nie no, teraz ja tak mam po robieniu wagi zawsze. Dycha w dół, to dycha w górę. Okay. Ale to na krótko. Mam nadzieję. 90 jest. Dobra.
O, to było potężne. Ładnie. Ale to było potężne. Ładnie. 50. Ale to było potężne. Bardzo ładnie, panowie. Naprawdę mega wyniki. Kurwa, szukujecie. Najszczęście. Mogę jeszcze raz? Poza wizją. No nie, bo nie już nie daje mi ten. Dawaj szybko. Albo podobno nie. Artur Szpilka jest taki, żeby nie odpuścił, dopóki nie pobije. Ale to uderz jeszcze raz szybko. Tylko czekajcie, to załóż rękawice, proszę. Chodźcie, nie zasłaniajmy, Marian, bo wychodzisz nie, z kadru. Nie, to i tak się już nie ten, nie liczę. Ale ja nie, też nie mogę już przeżyć tego, że miałem 85 i kurde, nagle nie ma. Nie? Dobra, ostatni strzał. Źle trafiłem, źle trafiłem. Ze ścianą. Nie, źle trafiłem. Ale ładnie, przegrałem. Jest ładnie. Dobra. Kurczaki. Nie, to w rękawiczce miałem ile? 84? Nie, 8, nie, 8, 4. Tak, jednego ci zabrakło. Dobra się. Widziałeś na mianę walkę Bartka Fabińskiego z Karskim? Tak, oglądałem. I co powiesz o Kasprze? Podtrzymujesz swoje słowa wcześniejsze, czy... A, że ten... Nie, to ogólnie wyszło tak, że nie wiedziałem, kim jest... jak ma na imię? Kacper. Nie wiedziałem, kim jest, więc też on wiele lat ponad tam się nie bił, 6 czy 7. Więc Piotrek, jak wracał po kontuzji, to mówi, a na pewno dostał jakiegoś ogórka, żeby go, wiesz, zbić. Żeby się przetrzeć i dalej gdzieś tam pójść dalej swoimi planami. Słowo ogórka później po tej walce, w którym wygrał z Piotkiem, czyli z bardzo zawodnikiem, zmieniłem na ogóra, czyli na potężnego ogóra, że już jest dobry ogór. Nie odpowiadałem tam na jakieś zaczepki, bo nie widziałem w tym sensu. Ale po walce rzeczywiście tutaj z Bartkiem Fabińskim stwierdzam, że to jest bardzo dobry zawodnik. Niezbyt jakoś tam genialnie poukładany, ale bardzo dobrze boksuje. I gdyby naprawdę nie Bartka doświadczenie, jeśli chodzi o zapasy, dociskanie do ściany i trzymanie tej pozycji, Bartek by mógłby się rozczarować i tą walkę przegrać, bo w stójce tak naprawdę można powiedzieć, że było 90 do 10, także tutaj muszę przyznać koledze, że miano ogórka i ogóra to już jest, to już nieaktualne, jest dobrym zawodnikiem na pewno, nie? Dwa pytania do Łukasza. Jak wygląda sytuacja z Babilona na ten moment? Bo jesteś mistrzem tej organizacji. Tymek Łopaczyk jest tymczasowym. Czy rewanż będzie gdzieś na horyzoncie? Nie wiem, czy mogę zdradzić, ale bardzo bym chciał, żeby coś się kroi chyba. No jest to naturalne zestawienie. Nie, no pewnie. Tymoteusz wygrał teraz ten tymczasowy pas. Ja jestem aktualnym mistrzem, także teraz musi być walka, żeby rozsądzić. No dobra, to kiedy byś chciał zawalczyć? A właśnie ten podchwytliwy pytanie nadal. No mnie przecież nie jest zawodnikiem oktagonu. Jak ale dla Babilonu też ale może walczyć. Ja jestem dziennikarzem, moją rolą jest też pytać. Także nie widziałem, że można tu i tu. Tak. Także... No dobra, to zagrajmy w takim razie w otwarte karty. To kiedy taki pojedynek miałby się odbyć? Znaczy, chciałbym, w ogóle myślałem, żeby wziąć walkę jeszcze w grudniu, ale jednak półtora roku w takim sztosie porządnym to za długo, za długi okres. Potrzebuję troszeczkę roztrenowania, już moje ciało odmówiło przez ten tydzień. Już myślałem, że już zacznę się dobrze kręcić, a jednak potrzebuję jeszcze troszeczkę odpoczynku. Także w przyszłym roku, mam nadzieję, że na początku. Coś się uda stworzyć. To jeszcze pytanie, dlaczego, jak myślisz teraz z perspektywy czasu, dlaczego Tymek okazał się lepszy i czy od tamtej walki czujesz, że stałeś się na tyle lepszym zawodnikiem, że jesteś w stanie z nim wygrać? Znaczy wiesz co, nie wiem czy oglądałeś tamtą walkę. Widziałem. Widziałeś. Dwie rundy wygrywałem. Wiesz co, ja wtedy byłem młodym zawodnikiem jakby w sztosie. Miałem mały rekord i ja walczyłem bardzo chaotycznie. Chodzi o to, że poślizgnąłem się na początku pierwszej rundy jakoś, czy w środku jakoś i już miałem w głowie, że przegrywam. Już to, co mówił do mnie narożnik, do mnie nie trafiało. Była ściana, 100%. Tymek fajnie tam przepuszczał wiele moich ciosów, gdzie wkładałem w to dużo energii. Wytrzymał dwie rundy, gdzie te dwie rundy pomimo tych poślizgnięć wygrywałem na punktach sędziowskich. Trzecią rundę jakby sędzia puścił do końca, bo mógł puścić, ale nie musiał, przerwał walkę. Ja tam nie miałem siły, Tymek nie miał siły, walił tam już ostatkiem pewnie, miał trochę więcej glikogenu gdzieś tam. Poszedłem chyba po sprowadzenie na samym początku od razu, bez przygotowania. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Tymek to wybronił, zaszedł mi za plecy,
A ja za wszelką cenę próbowałem wstać. W tej chwili na przykład, jakbym wiedział, że nie mam siły, było tak ślisko na tamtej macie, tamtym razem, że położyłbym się na plecy, jestem pewny, że Tymek nie byłby w stanie uderzyć silnego, precyzyjnego ciosu z tego względu, że było za ślisko. Nie chodzi o to, że ja bym się jakoś ruszał czy coś. Ja byłem tak spompowany, że nawet pewnie bym się nie ruszał. Pewnie bym próbował go trzymać w gardzie i na tym by się skończyło. Ale było tak ślisko, że z tego względu nie mógłby wyprowadzić potężnego ciosu, co by mi dawało plus, że no przegrałem tą rundę, oddałbym tą rundę, ale dwie wcześniej bym wygrał, no to wiadomo, że walkę bym wygrał, chociaż w trzeciej rundzie Tymek byłby lepszy, był lepszy, wygrał, ale on to pokazał już nie pierwszy raz, że potrafi przetrwać naprawdę nawałnicę ciosów, był w ciężkich sytuacjach, naprawdę ciężkich, gdzie też dostawał na punktach sędziowskich pierwsze rundy, a w ostatniej rundzie albo gdzie przeciwnik się spompował, potrafił jeszcze dojść do siebie, odwrócić kota ogonem, jak to się mówi, i wywalczyć sobie zwycięstwo w piękny sposób. To co, Marian? Może pytania z naszej magicznej szklanej kuli? Panowie, losujcie po dwa. A ja was na szybko jeszcze zapytam o to, co pytają widzowie. Islam. Mamy dwa wyciągnąć? Tak. Dwa od razu po dwa. Jak byście widzieli Gamera, Gamrota z Makaczewem? Może Marian, od ciebie zacznę. Oj kurde, ciężki pojedynek, no bo wiadomo, że Makaczew jest świetny w tym, czym znowu Mateusz Gamrot najlepiej sobie radzi. Tylko też znowu trochę inne zapasy, bo Mateusz Gamrot jest wolniakiem, a Makaczew bardziej w łapie w pasie. I stara się tam obalać swojego przeciwnika i specjalizuje się przy walce przy siatce. A znowu Mateusz aż tak dobrze nie walczy przy siatce. Ciekawie jestem, czy ta walka nie okazałoby się, że po prostu staraliby się dominować w płaszczyźnie stójkowej. No wydaje mi się, że Makaczew też jest duży. Jest duży i to mogłoby też zrobić robotę. Więc wasz stawiałbym na niego. Panowie? Tak jak Marian powiedział, przyłączam się do tych słów. No, rzeczywiście Makaczew jest duży, jest wysoki, stąd też to wcześniejsze pytanie o zmianę kategorii, żeby mógł pójść wyżej także spokojnie, bo sobie nadrobił to jak Parnas. Tym bardziej, że mieliśmy właśnie porozmawiać o tym, że USADA odchodzi od UFC, albo na odwrót UFC wyrzuciło USADę. Się śmieją, że wszystko na rzecz Conora, który chce wrócić jako potwór zmutowany. No... Dosłuchaj jeszcze trochę, Damian, do Łukasza. Przepraszam, dostałem taki komunikat, bo wychodzimy z kadru. I mów dalej, sorry. Także no, tutaj mogło być ciężko, aczkolwiek tak jak rozmawialiśmy w walce z Wulkanowskim, no każdy się spodziewał innego przebiegu. Z każdym zawodnikiem walczy się przede wszystkim inaczej. Czasami jest gorsza walka z zawodnikiem słabszym, czasami z lepszym. Okazuje się, że szybko go nokautujemy, tak? I tak samo tutaj równie dobrze mogło być. Wiadomo, że każdy z nas trzymałby kciuki za Gamera i chciałby, żeby on wygrywał wszystkie pojedynki i tego mu, wiesz, życzymy. I ciężko się wypowiedzieć, tak? Marian to też dobrze powiedział, podsumował trochę Gamera, trochę tutaj naszego Machakacza Kajewajewa, nie? I tak to wygląda. Łukasz, ja powiem szczerze, że Mateusz potrafi uderzyć, to już też pokazał. I jest na tyle ruchliwy, że nie wiem, czy aż tak bym był w stanie go utrzymać pod siatką, czy w ogóle gdzieś tam w zapasach. Bo obaj się fajnie ruszają, ale jednak Mateusz jest taki jakby dłużej potrafi wytrzymać takie tempo. Ja mam takie wrażenie, odczuwam. A jakby to wyglądało, jakby ta walka przebiegała, to chciałbym ją zobaczyć na pewno. To prawda, ale to ma dużo sensu, że rzeczywiście Mateusz ma bardzo dobrą kondycję. A znowu Makaczewa, pamiętamy, ta piąta runda z Wolkanowskim, że tam już było ciężko dla niego, no bo jednak on bazuje na tej sile, a jak ktoś bazuje na sile, no to wiadomo, że szybciej się męczy. Tak. Więc prawda? No, chyba tak jest. Więc rzeczywiście, jak byłaby to walka na dystansie pięciu rund, a taka by była, to rzeczywiście można powiedzieć, że to większe szanse dla Mateusza. Ale no 60 do 40 dla Makaczewa. Lecimy z pytaniami. Damian pierwszy, już w gotowości, pytanko wyjął. Najgorsza cecha branży MMA?
Najgorsza cecha branży MMA. Nie mam odpowiedzieć. Jak najbardziej. I to szczerze. Najgorsza cecha. Jest coś takiego, co cię wścieka w tym naszym środowisku, nazwijmy to? No nic. Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć. Dziennikarze cię czasem nie drażnią? Nie. Dyplomatycznie bardzo. Nie. Najgorsza cecha, no nie wiem, bo jakby do każdej sytuacji staram się przyzwyczaić, albo staram się ją zrozumieć. Jak nawet nie sam ją zrozumiesz, to zawsze za pomocą mojego menedżera, który mi jakby rozjaśnia sytuację. Kiedyś na samym początku nie byłem przyzwyczajony do tego, że jest media day w dniu ważenia, że trzeba iść pod kamerę, że trzeba coś nagrać, że trzeba coś specjalnie coś zrobić, a nie skupić się tylko na walce. Kiedyś bo ja byłem przyzwyczajony, żeby 100% skupiam się, siedzę w pokoju, zamykam się, czytam książkę, nie wiem, medytuję i myślę cały czas o walkach, to tutaj trzeba dużo jeszcze dookoła tego zrobić i no, tam przez pierwsze kilka gal można gdzieś... To była taka najgorsza cecha według mnie, jeśli chodzi o MMA. A teraz jakby nic mi nie sprawia takiej nieprzyjemności. Jakby ze wszystkim jestem obyty, zżyty i jest okej. Okay. Twoje pytanko, Łukasz. Myślałem, że odpowiemy najpierw jeden, potem drugi. Nie przygotowałem. Dobra, czytaj na głos oczywiście. Opowiedz o pierwszej miłości. Ciekawe. Ale do kobiety czy do sportu? O czym pierwszym pomyślałeś? O kobiecie. No to dawaj o kobiecie w takim razie. Moja pierwsza miłość weszła do klasy pierwszego dnia liceum i dzisiaj nosi obrączkę na plecy. Piękna historia. Tak było. Bardzo fajne. No to Damian, lecimy z twoim pytaniem. Chyba, że masz ochotę coś o swojej pierwszej miłości. To nie było moje pytanie. Czy bym przepił Phila de Frisa? Myślę, że nie i jakby odpowiedź jest prosta z racji tego, że nie jestem tak wielki jak on. Czyli nie zmieszczę tak dużo alkoholu. Po drugie, na pewno taka ilość zabija jego nogi, co zabijałby mnie. Także stanowczo odpowiadam nie. Ty zawsze bardzo ciekawie, tak jakby mówiłeś, że nie warto świętować w tym samym dniu, kiedy się pojedynek wygra, tylko czekać tydzień, dać sobie odpocząć. Ja też jakby z takiego punktu i widzenia i doświadczenia swojego sportowego wiem, że przygotowania do walki i sam przebieg walki, no to później organizm potrzebuje czasu na regenerację. A jeżeli ja bym, nie wiem, po walce poszedł od razu nachlać się, czyli zabiłbym znowu swoje mięśnie, swoje białko i głowę bym, wiesz, i ogólnie bym się narąbał, czy tam cokolwiek, no to jeszcze bardziej gruzuje to swoje ciało. Także ja sobie zawsze daję takie 2-3 tygodnie takiego dojścia do siebie. Nawet nie napycham się fast foodami, bo ten organizm potrzebuje zdrowymi rzeczami się zregenerować, a później przychodzi czas na to, że zapraszam bliskich znajomych i robimy lekką potańcówkę i generalnie trzymam się takich zasad, dlatego żeby cały czas trzymać się w dobrej dyspozycji, być w dobrej jakby kondycji takiej fizycznej, psychicznej. No i świadomy jestem tego, co po prostu alkohol albo niedobre jedzenie robi z moim organizmem. Także tutaj myślę, że to jest takie dobre, profesjonalne podejście do tego tematu. Wszystko jasne. Dlatego dzisiaj pójdę się zaraz na... Świetnie. Łukasz, co masz? Przełomowy moment w życiu. No kurczę. Moim przełomowym momentem w życiu to chyba była śmierć mojego taty. Wtedy wiedziałem, że albo pójdę w dobrą stronę, albo w tą gorszą. Na szczęście wygrało dobra. I bardzo dobrze. Dobra puenta, myślę, panowie. Dzięki serdeczne. Bardzo fajnie się rozmawiało. Ja jeszcze tu mam kilka pytań. No to Mario, to na szybko. Szybkie pytanie do Damiana. Bo się rozgadaliśmy. Jest szansa, że zobaczymy się jeszcze... Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Jest szansa, że zobaczymy cię na galach plikowych jeszcze? Przez najbliższe lata nie. Okej. Okay. Dobra, Łukasz... Chyba nie, poczekajcie. Wycinam. Nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy, dokładnie. Żeby nie było, że mówiłem, że nie. Nie, ale raczej nie.
Mam pytanie do Łukasza, takie, które mnie interesują. Byłeś na narożniku Piotra Kacprzaka w walce z Szymonem Rakowiczem. Co nie zagrało u Piotrka? Tym bardziej, że ma fenomenalny parter, a przegrał właśnie przez, chyba tam to było duszenie, z tego co pamiętam? Tak, duszenie. Bulldog choke jakiś? Taki duszeń to... Czemu przegrał? Czemu przegrał? Tam coś się stało w trakcie rundy, wiesz? Mhm. I jak wstał, zaczęło, dochodziło coś do siebie, coś z żebrami, ma jakąś kontuzję. Okej. Okay. I wiesz, i jak to napuchło w drugiej rundzie, po prostu już tyle, ile mógł, wytrzymał, a po prostu musiał odklepać, poddać się przy duszeniu właśnie do gilotyna. Tam ładnie się wkręcił, ciasno, ciaśniutko, bardzo ładnie. Właśnie się zdziwiłem, że w ogóle Piotrek pozwolił aż tak głęboko wejść z tą gilotyną, nie? Bo on uciekał, no co ja widziałem, jakie gilotyny, z jakich on gilotyn nie wychodził, to po prostu byłem w szoku, że tutaj tak łatwo wpadł, bo łatwo wpadł. I teraz później po walce właśnie wyszło, że próbował walczyć z tą kontuzją, a wiadomo, że z żebrami jest bardzo ciężko. Próbował to przetrzymać, żeby się wymęczyć, bo to była walka na 5 rund, także może by w ostatnich rundach gdzieś tam się zebrać na siebie, ale nie wyobrażam sobie tego, żebra mieć naruszone, coś mogło pęknąć, coś mogło się złamać i walczyć jeszcze, bo to ciężko się poruszać, a co tu mówić jeszcze, żeby walczyć, przyjmować, oddawać i samemu atakować, prawda? Szkoda Piotrka, bo bardzo duży talent, ale ten Szymon Rakowicz, trzeba przyznać, że mocny jest. Tak, że jest dobry. Mocny. Jeszcze pytanko, ile dla ciebie znaczyła wygrana z Johnem Hathawayem, bo nie wiem, czy znacie gościa, ale on w UFC, nie wiem, tam ma z rekord 10-1, 8-1. Tak, ja, tylko nie było go 7 lat, tak. Wrócił, wygrał walkę na oktagonie i potem z tobą walczył i go przejechałeś się po nim. Przejechałem, tylko że to był główny gameplan właśnie Dawida Pepłowskiego. Mhm. On powiedział, że mu zabrał to, co on ma najlepsze. Zapasy, tak? Czy... Pod siatką. Pod siatką praca. Tak, tak, praca pod siatką. No i tak na orzeźwianie na start mi sprzedał fronta takiego, że zamroczyło. Na twarz? Tak. W pierwszych 10 sekundach jakoś tak. Przyzwyczaił mnie takim low kickiem zewnętrznym z odwrotnej pozycji, a potem poszedł tym frontem. I kurczę, jak złapałem tą nogę, to sobie powiedziałem do siebie, albo przyjechałeś tu wygrać, albo przyjechałeś sobie powalczyć. I zacząłem robić sukcesywnie ten gameplan prowadzić, który sprzedał mi właśnie Dawid. I no kurczę, z takim zawodnikiem to jest największy skarb dla mnie. Dlatego jestem tak na siebie wściekły za ostatnią walkę, gdzie nie powinienem sobie robić teraz przerw. Chciałem atakować dalej właśnie na grudzień, ale tak jak tu Damian mówił właśnie, że trzeba posłuchać swojego ciała, zadbać o ciało, żeby mogło pracować tak, jak my chcemy. Także muszę sobie teraz troszeczkę zwolnić, ale co nie oznacza, że nie będę trenował. No tak, bo to niewątpliwie naprawdę jedna z największych wygranych w ogóle, myślę, w tym roku, jeśli chodzi o Polaków. To ostatnie pytanie dla was. Ulubiony zawodnik MMA i dlaczego? Dobre pytanie. Ciężkie pytania. Ciężkie pytania zadajesz. Dlatego ja nigdy w nikim się nie lubowałem, nie lubiłem, nie miałem jakiejś takiej... Kiedyś dużo mówiłeś o Joel Romero, Palacio, pamiętam, że... A to kawał opowiadałem. To dużo nie, nie, śmieję się. No jakby on się fajnie bije, dobra, no może powiedzieć, dobra, Romero fajnie się bije, zapasior. I jeszcze jak się bił GSP, nie? Bardzo fajnie się bił, bardzo fajnie łapał nogi, obalał, kontrolował. Fajnie się bił, ale nie miałem nawet w zapasach, nie miałem jakiegoś takiego, wiesz, wzorca i powiedzieć, wow, nie wiem, chciałbym się bić tak jak on jest super i jestem jego fanem. Ja jakoś tak nie mam. Okej. Okay. A ja znowu... Mam bardzo podobnie, bo jakieś grałem w koszykówkę dużo i tak samo nie miałem czegoś takiego, że chcę być jak ktoś, prawda? Chciałem stworzyć siebie, ale taką pierwszą osobą, która przykuła moją uwagę w ogóle i do tego, jak w jaki sposób walczy mentalnie, podchodzi do tego wszystkiego i jak to wygląda na walkach, to jeszcze musielibyśmy się cofnąć dużo, dużo wcześniej, gdzie Fedor wygrywał swoje walki. On był taką postacią, która gdzieś tam zapadła mi mocno w pamięci. Oczywiście w tej chwili bardzo wielu zawodników podglądam, patrzę się, jak trenują, w jaki sposób przeprowadzają swoje akcje, na co czekają, na co podpuszczają, ale to już to nie jest na takiej zasadzie, że to jest mój idol, czy chciałbym być taki jak on, tylko chciałbym się kiedyś z nim zmierzyć w ten sposób, bardziej potrenować,
tą stronę. Wszystko jasne. Dziękujemy panowie za poświęcenie czasu. Dziękujemy. Dzięki Filip. Ja dziękuję. Dzięki panowie, dzięki Marian, dzięki wam przede wszystkim widzowie. Dzięki za fajne pytania. Dawajcie nam suby i widzimy się już za tydzień o 21:00. Będą z nami kolejni bardzo fajni goście. Do zobaczenia. Os.